Reset Obywatelski. Dobry wieczór, drogie i drodzy, drogie resetarianki, resetarianie i nowi widzowie, którzy mieli dzisiaj szansę do nas dołączyć. Bardzo serdecznie Was witam w programie, w którym jestem tylko gościem, ale gościem, który zastąpi dzisiaj prowadzącą Martę Woźniak. To jest program To jest wojna na kanale Reset Obywatelski i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch wojnach przynajmniej, a może nawet trzech. Pierwszą wojną, którą będziemy omawiać, to jest wojna, która rozgorzała wokół działań ministra Przemysława Czarnka, a może nawet nie tylko wokół działań ministra, ale wokół ambicji niektórych młodych ludzi, którzy tworzą Radę Młodzieży przy tymże ministrze, znanym wam wszystkim ministrze Przemysławie Czarnku, od cnót niewieścich i wielu innych rzeczy, o których opowie nam nasz pierwszy gość, którym będzie Jakub Lewandowski, przewodniczący tejże Rady, chociaż jego funkcja wisi na włosku, ale o tym za chwilę opowie sam gość. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go poznać, to serdecznie polecam. Bardzo ciekawy młody człowiek, który pokazał, że nie ma kręgosłupa jak z gumy. Będzie musiał skonfrontować się nie tylko z waszym bezlitosnym prowadzącym, ale także z wszystkimi waszymi komentarzami. Ja też przypomnę państwu, że to jest program na żywo, w którym nie boimy się cenzury ani trudnych tematów, także jeżeli będziecie chcieli pana Jakuba trochę przepytać odnośnie jego stosunku do całej sprawy i motywacji, to możecie zadzwonić. Nasz drogi realizator Krzysztofko będzie na pewno pomagał wam zapamiętać numer i wyświetlał go co jakiś czas poniżej ekranu. To jest ten numer 698-286-411. No i tak, i to będzie pierwsza wojna, która najpierw wyglądała na taką imbę. Jeżeli nie znacie jeszcze tego słowa, to jest młodzieżowe słowo roku chyba uprzedniego. I imba znaczy mniej więcej tyle, co awantura. Tak najprościej mówiąc, w tym konkretnym przypadku właśnie dokładnie możemy mówić o imbie w ramach samej Rady, ale ona nam dużo mówi o postawach młodzieży, o których to postawach też nawet w moim skromnym programie Katarzys, który jutro także się odbędzie, jak co piątek, od 19 do 21. Przypominałem moją ulubioną cyfrę, jeśli chodzi o sondaże. To była cyfra 3. 3% to poparcie dla partii rządzącej wśród młodzieży, najmłodszej kategorii wiekowej wyborców i przyszłych wyborców. 3%. To tak jakby niewiele, musicie przyznać. Załóżmy, że wskutek ostatnich działań rządu ten procent wzrósł trzykrotnie. Bądźmy hojni, niech to będzie 9%. To cały czas będziemy oscylować w pierwszej godzinie wokół pytania, jak to jest możliwe, że 90% młodych ludzi nie utożsamia się, mówiąc delikatnie, z tym, co funduje im obecny minister Czarnek, a także jego poprzednicy. Przypomnę, że poprzedniczką jego była też pani Anna Zalewska i taki jeszcze jegomość, który bez specjalnych właściwości sobie pobył. Był w zasadzie jej hologramem. Nie warto w ogóle o tym wspominać, moim zdaniem, bo nie był to rewolucjonista. Rewolucjoniści, prawdziwi rewolucjoniści, to właśnie pani minister Anna Zalewska, obecnie już eurodeputowana, a jednocześnie nowa rewolucja, jeszcze bardziej konserwatywna, jeszcze bardziej twardogłowa rewolucja, której na imię Czarnek jest. Także to pierwsza godzina, a nie przedłużając, powiem, że w drugiej godzinie omówimy sobie stan wojenny. Takie przejęzyczenie freudowskie pana Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, jednocześnie koordynatora służb specjalnych, byłego założyciela Ligi Republikańskiej.
z którą kiedyś coś miałem do czynienia, ale to Państwu opowiem w pamiętnikach, i jego inicjatywie, jak pewnie usłyszeliście, z jego inicjatywy będziemy mieli stan wyjątkowy na granicy Polski w niektórych obszarach i o tym sobie pomówimy, a punktem wyjścia do tej dyskusji będzie przede wszystkim wpis mojego byłego kolegi redakcyjnego Michała Danielewskiego, który słusznie zauważył, że jakie środki konstytucyjne nie są wystarczające, że trzeba wprowadzać stan wyjątkowy. I o tych środkach właśnie sobie porozmawiamy i przede wszystkim porozmawiamy sobie o tym, kto jest wrogiem w tej wojnie, przeciwko komu ten stan wyjątkowy jest wprowadzony, czy dla czyjego dobra, oczywiście, że dla dobra wszystkich Polek i Polaków, ale jednak nie jest to takie oczywiste. I myślę, że będziecie zaskoczeni kilkoma rzeczami, o których wam opowiem, które moim zdaniem umykają opinii publicznej, jeśli chodzi o to, jakie jest podłoże tej decyzji. Naszym przewodnikiem będzie tutaj trochę przewodnikiem, bo będziemy też mówić oczywiście o Usnarzu, który, czyli tym miejscu, gdzie przebywa ponad 30 osób chcących wkroczyć do Polski, no ale nie są wpuszczeni od mniej więcej już chyba 3 tygodni czy ponad już dłużej. I o tym, jak się ich traktowało, rozmawialiśmy wielokrotnie, więc to będzie tylko wstęp do naszej dyskusji, ale ponieważ dużo o tym pisał znany Państwu także mój współpracownik OKO.press Krzysztof Boczek, który pisze też o policji, to porozmawiamy sobie o dwóch wojnach, jednej tej przygranicznej, a drugiej tej ogólnopolskiej, ponieważ jak musieliście zauważyć, mamy kolejną sytuację, przed którą ostrzegam od lat, czyli wskutek zaostrzania środków, którymi posługuje się policja w różnych celach i bezkarności w zakresie używania tych środków, szczególnie środków przymusu bezpośredniego, no mamy do czynienia z narastającą falą przemocy w policji. No i ta fala przemocy, to jest moje osobiste zdanie, chętnie się skonfrontuję, jeżeli ktoś ma ochotę mnie pozwać przed sądem, wskutek przyzwolenia naszej władzy policja posuwa się coraz dalej w stosowaniu przemocy, ponieważ czuje się bezkarna. To nie jest zresztą uczucie, nikt nie został ukarany i o tym też rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Boczkiem, omawiając poszczególne przykłady przemocy stosowanej przez policję, między innymi stołeczną, bo stołeczna tutaj absolutnie króluje w naszym pięknym kraju pod tym względem. Więc dwie wojenki nie bagatelizuję, ale mimo wszystko są to jeszcze wojenki, jak na to słowo, i tak bym chciał je traktować. Dwie wojenki z poważnymi skutkami, czyli wojna na granicy, nie wiadomo z kim, i o tym porozmawiamy, i wojna z tymi, którzy nie podobają się władzy, tak bym nazwał tę grupę osób, która szczególnie mocno ucierpiała w konfrontacjach z policją. Witam wszystkich naszych forumowiczów i zanim wpuszczę gościa, który już punktualnie stawił się na moją prośbę jako wasz gość, to chciałem wam przypomnieć o tym, że nasz kanał, tak jak mówiłem, rozwija się cały czas, funkcjonuje coraz lepiej i prężniej, o czym świadczy to, że już chyba zapomnieliście o narzekaniu, że się coś zawiesiło redaktorowi Grucy, czyli mnie. Ale nasz kanał będzie miał siedzibę wyremontowaną, bo już ma siedzibę niewyremontowaną, a będzie miał siedzibę wyremontowaną, jeżeli będziecie pamiętać o tym, że właśnie trwa zbiórka, która ma nam pomóc w uzyskaniu niezbędnej kwoty, która pozwoli nam zadomowić się tam na dobre i stworzyć przestrzeń nie tylko do tego, żebyśmy mogli w komfortowych też dla was jako odbiorców warunkach nagrywać nasze programy, transmitować je na żywo, zapraszać gości, ale będzie też pewnym centrum myśli niepokornej, naprawdę niepokornej, chociaż to słowo mocno zostało skompromitowane przez grupę propagandistów, która tego słowa używa. Drodzy Państwo, Guitar Jam Session, witam serdecznie. Bożenę Breczko widziałem, dobry wieczór. Adrian Jasiński, Mirgo Milecz, no bardzo zacne grono, Magdalena Mikołajczak, dobry wieczór, Graszka.
Jest was naprawdę sporo. Myślę, że jeszcze więcej was dołączy. Witam Małpiaka też. Wszystkich nie sposób wymienić, ale pamiętajcie o starej zasadzie, którą świetnie opanowała droga nasza Bożena Breczko, czyli zasada jest bardzo prosta. Jeżeli chcecie zadać pytanie gościowi i chcecie, żebym ja to pytanie zadał i zauważył, to po prostu napiszcie trzy literki PYT od pytania i wtedy najlepiej wersalikami, to wtedy nic mi nie umknie i wtedy ja będę jako wasz wierny sługa, jedynie prowadzący wasz dialog, dla was dialog z naszymi gośćmi, będę te pytania zadawał. Wiecie, że nie pękam na robocie, jak to mówią koledzy w służbach. No to cóż, bez zbędnych ceregieli, z fanfarami i czerwonym dywanem witamy naszego pierwszego gościa. Drodzy państwo, a pierwszym gościem będzie Jakub Lewandowski, podpisany jako przewodniczący, bo więcej to jest długa nazwa, więc no zresztą życzę przewodniczenia przynajmniej w takiej formie. Dobry wieczór, panie Jakubie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja od razu mówię, że niestety StreamYard ma ograniczenie do 50 znaków, dlatego musiałem napisać przewodniczący, bo nazwa przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej. Tylko winny się tłumaczy, panie Jakubie. Tylko winny się tłumaczy, a ja nie uważam, że jest pan winny czegokolwiek poza szczerością. Ta nie powinna być w żaden sposób traktowana jako wina. Pan to Jakub, raczej rozjaśnienie. Tak, pan Jakub Lewandowski jest przewodniczącym Rady Młodzieży przy ministrze Czarnku. I zanim opowiemy o IMBie, wiem, że pan słyszał to, co ja mówiłem w ramach wstępu, to chciałbym, żeby pan jako przewodniczący powiedział, czym jest ta rada w ogóle, od kiedy funkcjonuje i kto wchodzi w jej skład, w jaki sposób ona została powołana. Bo to fajnie brzmi, Rada Młodzieży. W ogóle cieszę się, że jest jakaś Rada Młodzieży w ministerstwie człowieka, który traktuje raczej społeczeństwo jako temu, któremu trzeba radzić, niż jako miejsce, z którego, czy grupę, z której mógłby rad czerpać. Więc jeżeli chce jakąkolwiek radę, to i tak warto to docenić. Natomiast panie Jakubie, proszę nam najpierw powiedzieć, panie przewodniczący, jak funkcjonuje, na jakich zasadach i czym się zajmuje Rada Młodzieży przy ministrze Czarnym. Już tłumaczę. Rada została powołana 7 grudnia ubiegłego roku 2020. To jest już kolejna kadencja tejże Rady. Rada każdorazowo jest powoływana nowym zarządzeniem, w którym zawierają się nazwiska i imiona osób, które zostały powołane w jej skład. No, naszym zadaniem takim konkursowym jest przesłanie CV oraz listy motywacyjnego do odpowiedniej komórki ministerstwa, po to, by zostać lub nie zostać wybranym. Jeśli chodzi o klucz, no to tutaj myślę, że za moją kandydaturą przyszły, raczej stawiły się kompetencje, bo ja byłem, mimo tego, że teraz członkiem w tej kadencji, byłem członkiem w poprzednim, byłem też przewodniczącym i członkiem Rady Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek. Tak samo uczestniczyłem w parlamentarnych zespołach do spraw wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu. Także myślę, że tutaj za moim wyborem jednak poszły te kompetencje, nie inny klucz. Okay, jeśli zaś chodzi o... Przepraszam. Proszę, jeśli zaś chodzi o kompetencje, oczywiście to naszym głównym zadaniem jest doradzanie ministrowi edukacji i nauki, wyrażanie opinii w imieniu, no tutaj można powiedzieć, społeczności szkolnej i akademickiej w kwestii zmian, które mają nastąpić w resorcie. Ale niestety nie było nam to w ogóle przez prawie 10 miesięcy dane. No właśnie, to za sekundę o tym powiemy. Ja miałbym tylko taką małą prośbę o 3 minuty próby przełączenia pana Kuby na trochę lepszą jakość fonii. Zróbmy taki test. Także pan Kuba jest z nami, ale będzie widoczny teraz tylko dla naszego drogiego realizatora, a ja wam przytoczę, o co dokładnie chodzi. Z mojej perspektywy, czyli dlaczego zaprosiłem akurat pana Kubę, a nie kogoś innego. Uważam, że pan Kuba słusznie zwrócił na siebie uwagę,
w dniu wczorajszym, jak to niektórzy mówią, ale mówiąc po polsku, wczoraj, 1 września, pan Kuba na moim Twitterze się objawił jako osoba, która bardzo mnie zaintrygowała, ponieważ pan Kuba jako przewodniczący Rady nagle napisał rzeczy, które w naszym kraju rządzonym przez tę, a nie inną opcję wydają się być nieco zaskakujące. Przytoczę wam, żebyście wiedzieli, bo pewnie panu Kubie byłoby głupio siebie samego cytować. Pan Kuba wczoraj, dokładnie, 1 września o godzinie 12.02, to wbrew pozorom godziny nie są tutaj bez znaczenia, napisał na Twitterze tak. Jestem przewodniczącym Rady Młodzieży przy ministrze Czarnku i uwaga, nie ma zgody młodego pokolenia na szczucie na mniejszości, na chamstwo i brak szacunku wobec kobiet, czy wreszcie radykalne zmiany w programie nauczania, które mają służyć tylko tępej propagandzie rodem z TVP Info. Ja jeszcze będę wam wyświetlał, drodzy państwo, część tych wpisów. Te słowa kierował pan Kuba, pan przewodniczący, do mediów na konferencji prasowej przed Ministerstwem Edukacji Narodowej i te słowa wywołały nie lada poruszenie. I nie chodzi nawet o to, że do teraz zyskał prawie 1200 polubień tego wpisu, bo nie jest to może nic zaskakującego. Natomiast dyskusja, jaka rozgorzała pod tym wpisem, no będziemy ją sobie zaraz analizować. I będziemy też zastanawiali się, dlaczego wywołała aż taki duży odzew. Panie Kubo, spróbujemy jeszcze raz? Pewnie. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie lepiej słychać. Nie wiem, czy lepiej. Jest jakaś... O, tak. Tak, tak. Jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. To panie Kubo, bardzo proszę. W grudniu 2020 roku powołuje się waszą radę. I po co ta rada powstała? I jak pan sobie, został pan wybrany na przewodniczącego? Dobrze pamiętam, 32 osoby wchodzą w skład rady, a skąd są ci inni członkowie i członkinie rady? Przyjęło się, że z każdego województwa wybiera się członka i zastępcę członka. Razem, czyli 16 razy 2, 32 osoby wchodzą w skład tej rady. No tutaj myślę, że jakiejś różnorodności miał być zastosowany, bo osoby po prostu pochodzą z różnych krain Polski, z różnych województw. I wracając do pytania pana redaktora o powody. Pytanie o to, czym się ta rada miała zajmować i w jakiej formule. Tak, no to jeśli chodzi o samą działalność rady, to by... Posiedzenia Rady zwołuje i organizuje minister edukacji i nauki i Ministerstwo Edukacji i Nauki. I przez te 10 miesięcy niestety pan minister nie znalazł ani minuty na to, by z nami porozmawiać, by wysłuchać tego naszego głosu, naszego stanowiska na kwestie zmian w edukacji, które no, rzeczywiście następują z uwagi na działalność pana ministra. Nawet raz się nie spotkaliście z ministrem Czarnkiem? Poza posiedzeniem no, nie było nam to dane raz. Minęliśmy się, byliśmy zaproszeni na pewne forum myśli. Pan minister wychodził z ministerstwa i poprosiliśmy go o zdjęcie. To na tyle wyglądała nasza interakcja. Niestety no, ani jednego posiedzenia. Minął, rok jeszcze młody, no ale jednak to pokazuje coś, o czym już rozmawialiśmy w jednym z naszych poprzednich programów, który starałem sobie odświeżyć i może nawet przypomnę,
Nie wiem, czy pamiętacie, Laura Kwoczała to jest aktywistka, która protestowała w czasie strajku kobiet, potem w czasie strajku kobiet. W następstwie orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczącego aborcji organizowała protesty na Dolnym Śląsku, skąd pochodzi. Później zaangażowała się politycznie w Partii Zielonych i była właśnie, miała szansę taką, bodajże 2 czy 3 tygodnie temu, spotkać się z ministrem Czarnkiem jako przedstawicielka Rady Młodzieżowej LGBT, takiej grupy młodych ludzi, którzy interesowali się przede wszystkim, jak minister Czarnek rozumie pojęcie ideologii LGBT i chcieli bardzo z nim o tym porozmawiać. On zaprosił trójkę młodych ludzi do dyskusji, po czym zmienił godzinę tego spotkania, po czym zmienił miejsce tego spotkania, które pierwotnie miało się odbyć w ministerstwie, zmienił miejsce na oddalony, no mniej więcej, tak jak liczę jako kierowca, 20 minut drogi samochodem Dolny Mokotów i taki centrum dialogu, po czym w tym centrum dialogu pojawił się na ekranie monitora. Znaczy było łączenie tylko z nim i to też jakby dość krótkie, nie pamiętam, czy to było 40 minut, czy 50. No ale na początek chciałem pana spytać, po takim doświadczeniu, panie przewodniczący, to jak to świadczy, jak pan się czuje jako przewodniczący rady, która nigdy się nie zwołała i jak pan może ocenić tego typu zachowanie ministra w stosunku do tych osób, które są żywotnie zainteresowane jego decyzjami, koncepcjami i przemyśleniami jako ministra edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego. Na pewno jeśli chodzi o to, że o tą sytuację, o której pan redaktor opowiedział, no to jakby nie dziwię się kompletnie, że pan minister tak postąpił. To jest bardzo charakterystyczne w jego przypadku. On po prostu boi się różnorodności. Nie poszedł na to spotkanie, bo to zaburzyłoby jego spojrzenie na rzeczywistość. To jest coś, co pan minister w ogóle nie przyjmuje do swojej świadomości. Polska szkoła, tak jak już powiedziałem, stała się szczujnią na indywidualizm. Po prostu jeżeli ktoś odbiega od kanonu pana ministra, który sobie stworzył, ponieważ pan minister chce stworzyć nowego człowieka, nowego Polaka, to nie znajdzie miejsca w polskiej szkole. Jeśli chodzi o to, o czym pan redaktor mówił, czyli o działaniach Rady, no to niestety ja muszę przyznać, że zrobiłem tyle, ile byłem w stanie. Przy tym, że nie spotkaliśmy się ani razu de facto w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ja robiłem posiedzenia zdalne i wypracowaliśmy mimo tego braku zainteresowania ze strony mailu 3 opinie na temat edukacji klimatycznej, na temat tematu Sejmu Dzieci i Młodzieży, który był, no, sądzimy, antyrozwojowy, i na temat powrotu do szkół w ubiegłym roku, pod prawie sam koniec roku szkolnego. Sądziliśmy, że to jest kompletnie nieodpowiedzialne, bo młodzi ludzie, uczniowie, spędzili prawie rok w zamknięciu, w kompletnej izolacji, i wrzucenie ich na głęboką wodę, na setki kartkówek, odpowiedzi, pytań, kilkadziesiąt ich mogło być na przykład, no to było bardzo dużym obciążeniem psychicznym po prostu, bo rok zamknięcia w izolacji wywarł bardzo, no, wynika z raportów, negatywne skutki na ich psychice. I to jest też druga sprawa, że Ministerstwo Edukacji i Nauki błyskawicznie zareagowało na mój wpis na Twitterze i pan minister zaprosił mnie za pomocą Twittera do mailu, a nie interesuje się sprawą psychologów szkolnych. I to nie jest mu tak bliskie. To zaraz jeszcze dojdziemy do tego, co się wydarzyło po pana występie, czy próbie lansu, jak nazywają pana adwersarze, pana głośny bardzo. No, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo takie na kontrze wystąpienie, bardzo głośne wystąpienie na kontrze. Ja też przytoczę jeszcze drugą część, którą pan zamieścił na Twitterze, żebyśmy przeszli do reakcji, jak to nożyce się odezwały po uderzeniu w stół, którym pan jest, metaforycznie. Panie Jakubie, pan na swoim Twitterze napisał tak: polska szkoła stała się szczujnią na indywidualizm i różnorodność. Protekcjonalne podejście do kobiet,
brak szacunku do jakichkolwiek mniejszości sprawia, że nie każdy dobrze czuje się w budynku, który powinien być bezpiecznym miejscem nauki. Nie ma na to zgody młodego pokolenia. Chyba najbardziej rozjuszył pan swoich adwersarzy tym ostatnim zdaniem, nie ma na to zgody młodego pokolenia. Zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, bo jest to naprawdę budzące moją wyobraźnię, że tylko 3%, przynajmniej w niedawnych sondażach młodzieży, popierało Prawo i Sprawiedliwość, czy było skłonne głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No i 90% młodzieży, którą ma się zajmować minister Czarnek, no reaguje na niego nie najlepiej, a często wręcz wrogo, czując się w jakiś sposób no na celowniku, no, szczególnie osoby LGBT to głośno mówią, ale nie tylko. Więc chciałem jeszcze, zanim dojdziemy do wniosku o pana odwołanie, bo dzisiaj takowy jest na stole i dzisiaj jeszcze nie mamy ostatecznego rozstrzygnięcia. Jutro pan się zobaczy wreszcie osobiście z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji narodowej. To będzie na pewno jeden z ważniejszych dni w pana życiu. Jakiej reakcji pan się spodziewał? I zacznijmy od samych reakcji, bo na Twitterze jest dużo takich nawet ad personam, bym powiedział, do pana komentarzy, ale jak zareagowali inni członkowie rady na pana, jak rozumiem, trochę samozwańcze wystąpienie? Tak, ja jeszcze tak wracając do tego tweeta, no to ja cały czas podpisuję się pod tymi słowami, za nie pełną odpowiedzialność. I to, że ktoś ma inne poglądy lub w ogóle trzeba wyjść z takiego założenia, że szkoła jest miejscem, które nie powinno być miejscem na jakiekolwiek poglądy, na politykę. W szkole, do szkoły idziemy po to, żeby się nauczyć podstaw, żeby zbudować krytyczne myślenie, a nie po to, żeby uczyć się by nauka nie była nasączona żadną polityczną grą, którą jest zresztą w tej chwili. A co do pytania pana redaktora, to osoby, które podpisały się pod wnioskiem, bo właśnie został złożony wniosek o moje odwołanie. Podpisało się tam 16 osób. Ja teraz, chwilę przed programem, dostałem wiadomość taką, że co najmniej trzy osoby, których nazwisko tam widnieje bądź widniało, były przeciwne. Nie wiedziały kompletnie o tej całej intrydze. Także to jest też sprawa, do którą warto się przyjrzeć. Ja też się do niej na pewno temu zaraz przyjrzę, bo też jestem zaskoczony. Takie rzeczy mają miejsce, ale co do... To ciekawe. Znaczy, no właśnie faktycznie nie było podpisów jako takich pod tym stanowiskiem, które też za chwilkę sobie przeczytamy. Były tylko wymienione osoby, które pod tym się podpisują i warto by było, żebyśmy wrócili do tego za chwilę, więc ja mam taką propozycję, żebyśmy, drogi Krzysztofie, nasz producencie, zrobili sobie króciuteńką chwilę przerwy, ponieważ też urywają mi się telefony i wydaje mi się, że mogą mieć związek z pana wystąpieniem w naszym programie. Ja prosiłem, zasiągnąłem języka, próbowałem zresztą, moi drodzy, nasi drodzy widzowie i widzki, zaprosić kogoś, kto tak mocno kontestował słowa pana przewodniczącego Lewandowskiego, no ale na razie do tej pory się do mnie nie odezwali. Ale ponieważ mój telefon cały drga, być może zaraz to się zmieni, więc poproszę o chwilę muzyki, my zbieramy siły i wrócimy z creme de la creme. Pokus, pokus, stary srokus. Bang, bang, dang, dam, digga, dai, dam, bang, bang, dang, dang, digga, dai, bang, bang, dang, dam, digga, dai, dam, bang, bang, dang, dang, digga, dai. Ja i
się szybko gubiły. To co ważne, jest nieważne. Ja i tylko ja. Drodzy Państwo, moi mili i moje miłe słuchacze i słuchaczki, najpierw nadrabiam jedną z najważniejszych informacji, którą pominąłem. Producentem tego programu jest znany i lubiany Małpiak von Małpol, który wspiera nas już od dłuższego czasu i bardzo mu za to dziękujemy. Także on jest producentem dzisiaj, więc warto, żebyście przyjęli to oklaskami. Przypominam też o łapkach w górę, przypominam, żebyście subskrybowali nasz kanał. Pierwszy próg już pokonaliśmy, a my wracamy do rozmowy z panem Jakubem i pozwolę sobie Państwu przytoczyć kilka z wypowiedzi, zaraz też będziecie je widzieli na ekranie, wypowiedzi i takich jak dla mnie wiele mówiących komentarzy, które pojawiły się pod wpisami, które już pisaliśmy, które już czytałem, a które zaraz zobaczycie na ekranie. I tutaj zacznę od pana Piotra Wasilewskiego, który bezpośrednio się zwrócił. Pan Piotr Wasilewski, zaraz zobaczycie tego sympatycznego młodego człowieka. Pan Piotr Wasilewski przedstawia się na Twitterze jako społecznik i suwalczanin dla Polski. Wyraźnie bliskie są mu idee Prawa i Sprawiedliwości i w takim też tonie znanym chyba i tożsamym dla wielu wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości się wypowiada, bo napisał tak: ale głupoty piszesz, Kuba, przez 9 miesięcy pełniłeś funkcję przewodniczącego i nic ci nie przeszkadzało mimo totalnego braku twojej aktywności w Radzie. Teraz nagle jaś, radny z Bielan, musi sobie podnieść ego po ciężkich dniach wielu porażek i dajesz mu się wykorzystywać. Wstyd. Dobrze. Później było jeszcze więcej tego typu komentarzy. Często pojawia się Jan Zbielan. Ja rozumiem, że chodzi o pana Jana Strzeszka, który jest rzecznikiem porozumienia. A może pan mi powiedzieć, co jest wspólnego dla tych komentarzy, bo ja nie widzę żadnych merytorycznych zarzutów do pana. Znaczy one są bardzo ogólnikowe. Pan się do tego też odnosił. Dzisiaj był pan programem w Onecie i mówił pan, że pan uważa takie różne opinie za krzywdzące. Czy może pan się odnieść do tych zarzutów, że był pan bierny? Bo jak już powiedziałem, jest wniosek o pana odwołania.
Redaktorze, to jest zwykły hejt. Jeżeli nie ma się co by powiedzieć, nie ma się co wartościowego powiedzieć, to obrzuca się kogoś po prostu błotem. Wymyśla się jakieś rzeczy, które nie mają w ogóle podparcia w rzeczywistości. I to też chyba jest jakaś próba medialnego zaistnienia, bo szczerze mówiąc, nie wiem jak to wyjaśnić. Ja na pewno czegoś takiego nigdy się nie dopuścił. No właśnie, bo tam jest dużo takich... czy pan jest jakimś członkiem porozumienia, albo nie wiem, asystentem czyimś? Bo widziałem, że wśród członków Rady są asystenci między innymi szanownego sekretarza Prawa i Sprawiedliwości pana Sobolewskiego, sympatycznego skądinąd posła, byłego członka speckomisji, komisji do spraw służb specjalnych pana Krajewskiego, który jest kojarzony z Mariuszem Kamińskim. Czyli to są takie osoby mocno zaangażowane politycznie. Może pan też jakby za dużą miętę na przykład do Jarosława Gowina czuł i teraz jest pan tylko narzędziem w rękach polityków porozumienia, którzy się mszczą na PiS. Jakby pan się do tego odniósł? Bo takie też czytałem w komentarzach. Pan co, no ja myślę, że na pewno każdy z nas ma jakieś poglądy i tutaj nie jest żadną tą, że każdy z nas ma zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Inni przedstawiają, czy raczej afiszują swoje poglądy no właśnie za pomocą takich krzywdzących tweetów. Inni po prostu zachowują swoje przekonania dla siebie i robią to, co tak naprawdę muszą robić, czy raczej to, do czego, co chcą robić. Tak jak no w moim przypadku. Chciałem zrobić naprawdę dużo z tą radą, ale no jad, jak widać, no wylał się na mnie w no takiej ilości, jakiej pan redaktor przytoczył. Bo faktycznie osoby, które podpisały się pod tym wnioskiem, no są bezpośrednio związane, czy z minister Machałek, czy z innymi tutaj no czołowymi politykami rządzącymi. Okej, to ja przytoczę w takim razie państwu ten wniosek członków Rady Dzieci i Młodzieży. Podpisało się pod nim 16 osób, przynajmniej, znaczy nie widać podpisów, są tam tylko podpisy, no wymienione są te osoby, nie są to odpisy własnoręczne, tylko to jest czcionką którąś wypisane, a wniosek brzmi tak: na podstawie artykułu 6 punkt 1 zarządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 6 grudnia w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy ministrze edukacji członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej wnoszą do pana ministra o odwołanie pana przewodniczącego Jakuba Lewandowskiego z pełnionej funkcji. Uzasadnienie: pan Jakub, pełniąc funkcję przewodniczącego, wykazywał się wyjątkowym brakiem umiejętności zarządzania młodzieżową radą. Nie interesował się inicjatywami podejmowanymi przez członków. Pan przewodniczący nie był zainteresowany zwołaniem sesji oraz prowadzeniem jakichkolwiek działań. Sabotował inicjatywy, których celem była poprawa systemu edukacji w Polsce. Nie zjawiał się również na powołanych przez siebie komisjach problemowych i w celowy sposób utrudniał kontakt. Grubo. O wszystkim mówię. Jeśli chodzi o sabotowanie działań, które sam prowadzę, no to musiałbym mieć rozdwojenie jaźni, żeby faktycznie spełnić tą przesłankę, o której się mówi. Także no niestety to są bardzo czcze i ogólne słowa. Jeśli zaś chodzi o kontakt z mailem, wielokrotnie kontaktowałem się i wnioskowałem o to, żebyśmy mieli to posiedzenie w końcu. I tak naprawdę słyszałem za każdym razem, że nie teraz, że następnym, że pan minister może za miesiąc znajdzie czas, no ale wyszło jak wyszło i nie było ani razu tego spotkania. Jeśli zaś chodzi o jakąś inicjatywę ze zwołaniem tej sesji, dokładnie posiedzenia, no to tutaj minister edukacji i nauki w jego kompetencjach według tego zarządzenia, które zostało przytoczone, jest zwołanie tej sesji. Ja wnioskowałem wielokrotnie, mówiłem o tym, a tak naprawdę, żeby rada mogła działać i się zebrać, to jest leży w kompetencjach ministra edukacji i nauki. Także no cóż mogę powiedzieć, to nie ma żadnego podparcia w rzeczywistości. No, jeżeli chce się komuś zarzucić coś, co... Powiem tak, papier przyjmie wszystko. To czy jest to prawdziwe, papier czy przyjmie wszystko. Szczególnie jakby znamienne jest to, o czym pewnie zaraz też napiszę w przerwie naszego programu na Twitterze, bo bardzo mnie to interesuje, oznaczając tych wszystkich pana adwersarzy. Czy rzeczywiście zebrali podpisy, bo to by była już gruba historia, moim zdaniem, naprawdę mówiąc po młodzieżowemu, a mówiąc poważnie, zupełnie
No zupełnie oburzające, ponieważ pan jest przedstawiany jako ta osoba, która już wiedziała, że ma być odwołana i dlatego nagle przypomniała sobie, że ma kręgosłup i nagle zainteresowała się negatywnymi objawami działania ministra Czarnka. Jak to było chronologicznie? Już tłumaczę. No na pewno ważną przesłanką do tego, że zrobiłem to, co zrobiłem i powiedziałem to, co powiedziałem, była po prostu zwykły gniew. Pan minister przez ostatnie... Może zaczniemy tak. Ja codziennie rano zastanawiałem się, co wylosuje maszyna losująca ministra Czarnka i jaka grupa społeczna zostanie dzisiaj obrażona. I faktycznie z dnia na dzień było coraz to lepiej. Jeśli chodzi o to protekcjonalne podejście do kobiet, to chyba najlepszą esencją tego jest spod wolnej szkoły. 45 sekund, ale perfekcyjnie obrazuje to, jak słowa ministra Czarnka, bo w tym spocie mówi je kilkunastolatek w normalnej tutaj takiej domowej scenerii. I to właśnie budzi taki efekt jakby kompletnego odrealnienia tych słów od rzeczywistości. I tak, taki właśnie sens chyba miał mieć ten spot. Także na pewno tutaj to ogromne rozgoryczenie. To wszystkim, którzy nie widzieli, przepraszam panie przewodniczący, jeszcze wszystkim, którzy nie widzieli, ja tylko powiem, że chodzi o spot inicjatywy Wolna Szkoła, który mam nadzieję, że uda nam się też państwu wyemitować, bo uważam, że to warto, ale chronologicznie, rzeczywiście było tak, że pan najpierw miał wniosek o odwołanie i wtedy pan wychodzi i zaczyna pluć jadem, bo tak mniej więcej pana oskarżają pana koledzy z rady w stosunku do władzy i też zarzucają panu, że pan pogorszył sytuację polskiej młodzieży. No, kilka takich jeszcze cymysików dla państwa przygotuję. Przepraszam, że chciałem powiedzieć, że na pewno tą sytuację polskiej młodzieży to pogorszył minister Czarnek, nie ja. A jeśli chodzi o chronologię, to najpierw była konferencja i błyskawicznie ktoś napisał ten wniosek, może był przygotowany, nie wiem. Ale no, tak właśnie to wyglądało, że najpierw była konferencja, później odwołanie, no i tweety, które były podsumowaniem tejże konferencji. Okej, dużo widzę pozytywnych komentarzy, to teraz jeszcze jeśli chodzi o Szczujnię. Jakby pan mógł rozwinąć, co pan uważa, czy może pan podać jakieś przykłady tej Szczujni w TVP Info, czy w TVP na osoby nieheteronormatywne, albo na osoby inaczej myślące, tak żeby nie było wrażenia, że pan tylko powtarza slogany. Czy jest coś takiego, co pana rzeczywiście zabolało, czy to jest jakiś przekaz, a o to pana oskarżają, pana adwersarze, że to jest jakiś przekaz polityczny ze strony ludzi Porozumienia. Czy co pana tak szczególnie bolało? Bo te słowa są bardzo emocjonalne. Wielu osobom są bliskie, jak widać po reakcjach na Twitterze. Pan jest studentem prawa i dziennikarstwa, więc jest pan osobą obytą w bieżącej sytuacji. Jak to jest? Jakiś przykład? No, rzeczywistość. Myślę, że to jest najlepszym wskaźnikiem, bo jeśli chodzi o tą telewizję, to tą też Szczujnię TVP Info, to ja nie wiem, czy warto jest w ogóle to oglądać, bo można sobie naprawdę popsuć dzień albo zrobić dobrą komedię, dobry humor oglądając to. Ale jeśli chodzi o tą Szczujnię, no to mamy połowę kobiet w społeczeństwie. No, moi rówieśniczki, moje koleżanki, wszystkie ze studiów, ze szkoły, to jest po prostu doświadczenie tego, jakby ja sobie nie wyobrażam tego, jak można powiedzieć, że jedynym celem życia kobiety nie jest zrobienie kariery, czy na przykład spełnianie się, tylko jest prokreacja, jest rodzenie dzieci. I właśnie ten spod wolnej szkoły to bardzo jasno pokazuje. Jeśli zaś chodzi o osoby innych przekonań czy innych orientacji, no to tutaj to wynika z jakiegoś takiego podstawowego spojrzenia na kulturę, na ludzi, na społeczeństwo, że to wymaga od nas zrozumienia, że
inni jesteśmy różnorodną grupą. Społeczeństwo jest grupą różnorodną i taką właśnie powinno być. Przez to jest piękne. Dlatego też no, nie może być takiej sytuacji, że ktoś jest zastraszany, szczuty, bo minister, ten jad wylewa się z ust pana ministra na każdym kroku. I to jakby widać. Mógłbym poszukać nawet teraz tych wystąpień, ale ich jest tyle, że myślę, że każdy znajdzie sobie naprawdę wystarczająco dużo materiału, żeby potwierdzić to, co wspomniałem. Także to zrozumienia na pewno brakuje panu ministrowi. Zachęcam go, żeby wypracował w sobie takie zrozumienie. Panie Kubo, jedno z dwóch ostatnich pytań. Z czym pan pójdzie jutro do ministra Czarnka? Co pan chce mu powiedzieć albo co pan chce od niego usłyszeć? Bo jutro rano widzicie się na spotkaniu. Przypuszczam, że nie będzie to miłe dla pana spotkanie. Zresztą zapraszam też jutro od 19:00 jest katarzis, także znajdziemy na pewno 15 minut, żeby pan opowiedział nam o tym spotkaniu. Myślę, że warto. Z czym pan tam idzie? Na pewno pójdę z informacjami. Mam tutaj dosyć dużo przykładów tego, jak wygląda polska szkoła za ministra Czarnka, jak wygląda zdrowie psychiczne młodych ludzi i tak naprawdę jakie są przykłady tego, do czego prowadzi ten system zarządzania szkolnictwem. A no tutaj przykłady są bardzo drastyczne. I nie wiem, jak pan minister na to zareaguje. Myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że pan minister po prostu mnie odwoła, bo nie chce słyszeć czegoś, co mu się nie podoba, co nie jest zgodne z jego przekonaniem, z jego bańką, którą się tak naprawdę otacza. No, to jest w pewien sposób też bardzo złe zarządzania jakby rzeczywistością i nie wróżę dobrze dalszej takiej działalności. A jak pan powiedział już o tych drastycznych przykładach rządów ministra Czarnka, to ma pan coś konkretnego na myśli? Bo ja mam swoje przekonania, ale może coś jest, co pana szczególnie boli. Mówił pan właśnie o tym podejściu do kobiet. Zresztą też dzisiaj rano pan o tym wspominał, że to było takie dla pana bolesne. Rzeczywiście w wypowiedziach polityków PiS kobiety no są takim jakby... No nie wiem, jak to ująć, nie chcę być zbyt brutalny, ale generalnie traktują mężczyźni PiS-u, panie, bardzo protekcjonalnie. Tak, no z tym się na pewno zgadzam. Znaczy, nie zgadzam się, ale faktycznie, że tak to jest poczytywane. To prawda. Przykłady. Pan minister zarządza działem administracji rządowej, olbrzymim działem oświata i wychowanie. I tak naprawdę on stoi na czele całego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego. Tworzenie umysłów młodych ludzi, tworzenie ich krytycznego myślenia, to jest jego domena i on się tym powinien zająć. I powiem szczerze, że jeżeli ktoś publicznie mówi takie rzeczy jak pan minister, no to z czym mamy w ogóle do czynienia? Szkoła naprawdę nie jest miejscem na jakieś tutaj na polityczną arenę. To nie powinno tak wyglądać, tak jak teraz wygląda. A jeśli chodzi o te przykłady, no to mógłbym jutro na pewno też o tym opowiem, jak ta szkoła się zmieniła i jak negatywnie tutaj na przykład sprawa z tymi psychologami, o których mówiłem, będzie mieć jakie negatywne skutki w przyszłości, bo to, że dzisiaj duża część młodych ludzi ma problemy psychiczne, odbije się później w przyszłości. Dobrze, panie. To w takim razie ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro na dogrywkę już, żeby pan nam mógł zrelacjonować. Życzę panu, żeby spotkanie wyglądało inaczej niż spotkanie z panią Kwoczałą, które było dla mnie same nawet w samej formie oburzające. Panie Jakubie, powodzenia, dziękujemy. Jutro jeszcze kilka pytań do pana na pewno skierujemy. Dziękujemy panu za te słowa. Mamy nadzieję, że są szczere, a nie tylko koniunkturalne, a czas też pokaże. Wszystkiego dobrego, panie przewodniczący. Z całą odpowiedzialnością patrzeć sobie jutro i pojutrze w lustro. Prosto. Także dziękuję bardzo, panie redaktorze, i dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć więcej po tym spotkaniu?
Mogę powiedzieć, że w związku z tym, że też pytacie na czacie, dlaczego się nie umówiliśmy w studiu, to mogę powiedzieć, że umówimy się na pewno w studiu z niejednym gościem, jeśli tylko studio będzie gotowe. Na razie gotowe są pomieszczenia, które powoli wypełniamy różnymi sprzętami, ale studio nie jest jeszcze gotowe i bez Państwa pomocy jakiś czas jeszcze nie będzie. Znaczy na pewno będzie, ale tylko od Państwa hojności i od Państwa wsparcia, od Państwa nawet minimalnych wpłat, a jest tych wpłat naprawdę dużo, więc cieszymy się, że jesteście tak konsekwentni. To nie jest taka rdzennie polska cecha, konsekwencja w działaniu. Dzięki temu, że jest was setki, a czasami tysiące, udaje nam się prowadzić bieżącą działalność, natomiast ambicje mamy dużo większe i przede wszystkim mamy dużo większą potrzebę do tego, żeby być tym głosem, który odróżnia się jednak od wielu tak zwanych mainstreamowych mediów. Mógłbym długo mówić o tym, czym jest Reset, ale zapraszam wszystkich na jedno ze zbliżających się kolegiów, które odbędziemy. Pamiętacie, pewnie to jest takie spotkanie przynajmniej 10 dziennikarzy, dziennikarek prowadzących różne programy, w których dyskutujemy o poszczególnych kwestiach, które uważamy za dość, nie za dość, tylko za istotne w danym momencie. Myślę, że taka dyskusja na pewno we wrześniu się odbędzie. Zrobię to w mojej mocy, żeby do tego doprowadzić, drodzy nasi odbiorcy. Także taka jest odpowiedź. Studio jest w trakcie budowy. Na pewno będzie też o tym mówił Marcin Celiński, redaktor naczelny, bo to dzięki jego zaangażowaniu, kompetencjom i determinacji to wszystko, co dzieje się dzisiaj w centrum Warszawy, w naszej siedzibie, może mieć miejsce, więc na pewno wam o tym Marcin niedługo opowie. Przypominam, że zrzutka trwa. Zaraz zresztą sobie spojrzymy na to, jak ta zrzutka wygląda na ten moment. Gdybyście chcieli zadzwonić, bo ja mam takie trochę mieszane uczucia, powiem szczerze, po tej rozmowie. Oczywiście z racji na to, że nasz rozmówca nie jest jeszcze taki otrzaskany w mediach, mógł być stremowany, tej tremy nie widziałem, ale jeżeli ktoś mówi tak z serca rzeczy, pod którymi ja osobiście mógłbym się podpisać w większości, to też oczekuję jakichś konkretów, więc skoro nie usłyszałem tych konkretów na razie od pana Jakuba, a dajemy mu o tyle taryfę ulgową, że nie codziennie bywa w takiej sytuacji, no to też chciałem was spytać, co wy myślicie o tym jego stanowisku, o tym wykluczeniu. On nawet też, ja wnikliwie czytałem i to, co pisał na Twitterze i też to, co mówił w programie na żywo. W programie na żywo trudno jest cokolwiek mieć przygotowanego. To mówił między innymi, krytykował takie podejście ministra Czarnka, który chce formatować sobie uczniów, formatować sobie obywateli przyszłych. Ja od siebie powiem, że nawet formatować wyborców. I muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze przed wyborami w 2015 roku miałem okazję przeprowadzić rozmowę z ówczesną minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską i ona tam właśnie mówiła, że tego chce PiS. I dziwię się tym, którzy dzisiaj są zaskoczeni, że zmiany w edukacji poszły nie tylko tam, gdzie niektórzy uważali, że warto by było, na przykład matka moich dzieci kiedyś twierdziła, że zagłosuje na PiS, jeżeli PiS zlikwiduje gimnazja. Myślę, że zmieniła zdanie, chociaż nie dyskutujemy na ten temat. To samo w sobie było warte rozważenia, natomiast podejście, jakie teraz ma minister do edukacji, takie też zamordystyczne podejście, jeśli chodzi o chęć zdobycia kontroli nad dyrektorami szkół poprzez kuratorów, to są rzeczy zupełnie niebywałe i myślę, że odbiją się ministrowi Czarnkowi, jak i całemu PiS-owi czkawką.
Ja pamiętam dokładnie, jak młodsza ode mnie o 10 lat dziewczyna w 2012 roku opowiadała mi o tym, jak politycznie, to była taka młoda studentka politologii, była prezeska organizacji, która robiła debaty oksfordzkie, bardzo ciekawą rzecz na uniwersytecie. Debaty, w których według zasad debat oksfordzkich dyskutowali adwersarze. To było bardzo ciekawe przeżycie, dużo ludzi też tam przychodziło, dużo studentów. I ona właśnie mi opowiadała o tym, że ją i jej pokolenie uformowało politycznie, czy też zmotywowało w ogóle do tego, żeby zajmować się polityką, to, co robił Roman Giertych jako minister edukacji. Dzisiaj Roman Giertych jest w takich szatach twardego krytyka władzy. Ja niestety pamiętam, że to on reaktywował Młodzież Wszechpolską i wyciągnął różne demony, które dzisiaj mnożą się i rozpasały się bardzo w naszej rzeczywistości. I tego nie zapomnę panu, panie mecenasie, panie ministrze, panie premierze, bo był wicepremierem również. Ale bunt młodych wywoływało między innymi to, że próbował przebrać młodzież w mundurki. Ja chodziłem w takim mundurku, jak byłem dzieckiem, nie przeszkadzało mi to za bardzo, ale później już no, rozumiałem wzburzenie młodzieży i takich przykładów jego kontrowersyjnej działalności, która ewidentnie miała charakter polityczny i była obliczona na to, żeby zyskiwać punkty w radykalnych, u radykalnych wyborców, było całkiem sporo. I to się przełożyło na opór młodzieży. To nie był taki opór jeszcze, jak widzimy na ulicach w stosunku do wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej i wielu innych rzeczy, ale jednak młodzież zaczęła się buntować. A muszę państwu powiedzieć, że ja będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej zorganizowałem kiedyś nawet taką manifestację. To były lata nawet pewnie nie, no może to był 90, 91 rok i zorganizowałem wielką manifestację klasy mojej przeciwko usunięciu ze szkoły naszego wychowawcy. Nazywał się on pan Gołąbek, mogę powiedzieć. I zniknął ze szkoły z dnia na dzień i miałem to szczęście, że znalazłem grupę ludzi, grupę bardzo młodych ludzi, mieliśmy wtedy 12 lat być może, która potrafiła być jak jedna pięść. I to była naprawdę wyjątkowe grono. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tym uczestniczyli. Zrobiliśmy sobie protest pod oknami dyrektorki i protestowaliśmy przeciwko usunięciu naszego wychowawcy. Co zabawne, może niektórym będzie znane to nazwisko, pani, która była wtedy dyrektorką, nazywała się pani Czabańska. Ale o tym sobie porozmawiamy kiedy indziej, kiedy już będę pisał o pamiętnikach. Mówię o tym tylko dlatego, że właśnie z takich małych rewolucjonistów, małych ludzi, którzy, małych ludzi, nie małych ludzi, tylko młodych ludzi, wyrastają ludzie, którzy potem chcą pokazywać, że nie można być obojętnym. 11 przykazanie, przypominam wszystkim, nie bądźcie obojętni. Zróbmy teraz chwilę przerwy, po której odtajam od tej nostalgii. Czekam też na wasze, przypominam, wszystkie komentarze i będę coraz częściej do nich się odnosił. Jeżeli nie potraficie szybko w programie na żywo swoich myśli jakoś zebrać i napisać, co myślicie o danym rozmówcy czy temacie naszej dyskusji, to przypominam wam mój adres mailowy, który czytam bardzo regularnie i obiecuję wam, że będę odpisywał na każdy mail. Mój adres to właśnie widzicie r.gruca@resetobywatelski.pl. Bardzo czekam na wasze wszystkie opinie, będę później z nich korzystał. Jeżeli macie pomysł na jakiś program, czy też macie uwagi odnośnie poszczególnych pasm, poszczególnych prowadzących, poszczególnych gości, bardzo chętnie o tym będziemy rozmawiać nie tylko w gronie redakcyjnym, ale także odpiszemy wam, co myślimy, a także będziemy na bieżąco o tym mówić w naszych programach. Coraz bardziej nasze działania się profesjonalizują, dlatego też bierzcie moją deklarację jako pewnik, odpiszę na każdy wasz mail. To mówiłem ja 2 września roku pańskiego 2021. A teraz poproszę mojego drogiego Krzysztofa
wspaniałego realizatora o to, żeby dał mi chwilę odsapnąć, włączając muzykę, po której przejdziemy już do najważniejszego tematu dnia. Drodzy Państwo, wracamy, drodzy Państwo, dziękujemy Małpiakowi za to, że został producentem dzisiejszego programu. Dzisiejszy program To jest wojna, zastępuje moja skromna osoba, ponieważ Marta musi też inne rzeczy akurat w tym momencie wykonywać. Marta Woźniak, druga koleżanka, która świetnie sobie tutaj radzi, ja tylko staram się niczego nie popsuć. Drodzy Państwo, Reset Obywatelski, Radosław Gruca. Przechodzimy zaraz do kolejnej wojenki. Mieliśmy wojnę w ramach polskiej młodzieży. Nie do końca uzyskałem to, co chciałem uzyskać. Chciałem zwrócić Wam uwagę i jutro do tego wrócimy. Tak, jak ma się jednak program dzień po dniu, to łatwiej jest dopiąć
celu dopiąć swego. Chciałem wam pokazać te zacietrzewienie ze strony osób, które atakują pana przewodniczącego i jakimi argumentami, ale to zrobimy sobie jutro po spotkaniu z ministrem Czarnkiem. A dzisiaj już przechodzimy do tego, co zapowiedziano na początku tygodnia, czyli do stanu wojennego. Ja wiem, specjalnie atakuję tym przejęzyczeniem, mimo że każdy ma prawo się przejęzyczać i nikomu tego nie odmawiam, bo byłbym hipokrytą. Często zdarza mi się przejęzyczyć, nawet w naszych programach, bo jest ich dużo, więc często się to zdarza. Mariusz Kamiński mówi o stanie wyjątkowym, który wprowadza na terenach przygranicznych, między innymi oczywiście w rejonie białoruskiej, polsko-białoruskiej granicy. I z czym ten stan wyjątkowy się wiąże i przeciwko komu jest, drodzy Państwo, wprowadzany? Zastanówmy się razem, zanim przyjdzie do nas gość, który będzie wam opowiadał o tym, jak wyglądał USNASZ. Czytam wasze komentarze bardzo wnikliwie, ale chciałem wam uświadomić jedną rzecz. Tak się akurat składa, że rzeczywiście wspominał o tym były wicepremier dzisiaj, Jarosław Gowin. I tak jakoś ten duch Jarosława Gowina się unosi nad naszym programem, a staram się mieć pełny pluralizm. Ale rzeczywiście powiedział coś, o czym ja wiem z własnych, zupełnie niezwiązanych ze środowiskami władzy źródeł. Mianowicie od mieszkańców Sokółki. Warto sobie sprawdzić, gdzie Sokółka leży. Znajomi z Sokółki donieśli mi, że przez ich miasteczko wędrowały dość spore grupki ludzi, którzy nie wyglądali jakby byli stąd. I nie jest to tylko jakaś ksenofobia, tylko są to obiektywne fakty, które też potwierdzają moi informatorzy z grona oficerów Straży Granicznej. Czyli niestety jest tak, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana niż myślimy i że rzeczywistość jest bardziej złożona niż pokazują to media. Dzisiaj nie będę tego szczególnie długo rozwijał, bo szykuję się na jutro. Ale, drodzy Państwo, jest problem z przekraczaniem nielegalnym granicy. Jest problem z ludźmi, którzy nie wiadomo kim są, a pojawiają się na terytorium naszego kraju. I ten problem jest tym większy, im bardziej rząd koncentruje się na tej 30 osób, które są w USNASZ-u. I trzeba tak to rozpatrywać. Łatwo jest oczywiście i kuszące jest takie myślenie, ale zbyt proste. Myślenie, że władza wprowadza stan wyjątkowy, ponieważ chce przegonić media i tak zwanych celebrytów, którzy idą pod granicę i patrzą, co tam się dzieje, a jak to w narracji rządowej jest przedstawiane, realnie to robią sobie tylko fotki i wrzucają na swoje sociale, na swoje media społecznościowe po to, żeby się lansować. No. Dalekie jest mi takie stanowisko i nie identyfikuję się z tego typu ocenami, choć na pewno znajdą się i tacy, którzy chcą na tym zbić kapitał polityczny. Akurat ci, którzy tam byli, najczęściej byli atakowani i wskazywani jako tacy celebryci, w moim przekonaniu nie są takimi osobami. I co pokazały, jak pan Sterczewski, można krytykować go mniej lub bardziej z różnych pozycji, ale na pewno nie jest to człowiek, który biegnie za tanią popularnością, a takich znam. Więc przy wszystkich proporcjach będę bronił pana Sterczewskiego idealizmu. Natomiast problem jest realny. I teraz powiecie, no ale panie redaktorze, dlaczego pan próbuje usprawiedliwiać tę władzę? Przecież my znamy miliony przykładów tego, jak próbują krępować media, jak próbują uciszać niewygodnych dla siebie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie, absolutnie nie, to wszystko się zgadza. Tylko i nawet więcej. Jeżeli sobie uświadomimy to, że mamy realny problem z osobami
nieznanego pochodzenia. I ja to bardzo podkreślam. To nie chodzi o to, że do nas są wpychani uchodźcy, tylko po prostu bardzo dużo ludzi przekracza nielegalnie granice i my po prostu jako państwo nie wiemy, kim oni są. Czy oni są kimś z rodziny Osamy Bin Ladena, czy oni są kimś, kto jest wysłany przez Łukaszenko, przez Putina, czy przez jeszcze kogoś innego. My po prostu nie mamy zielonego pojęcia. Czyli weźmy pod uwagę to, że przez niekompetencje tej władzy, i to właśnie chcę podkreślić, przez niekompetencje tej władzy nie mamy gotowej Straży Granicznej do zadania, które ma do wypełnienia, czyli do strzeżenia polskich granic. Stąd też, drodzy państwo, bierze się ta sytuacja, o której rozmawialiśmy między innymi z Elizą Rutynowską w zeszłym tygodniu, prawniczką FOR, która krytycznie bardzo mówiła o tym, jaki był zakres zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Europejski, który nakazał, który no, trochę jednak zajął stanowisko wygodne dla Polski. I to było, polecam wszystkim powrócić do tego programu. Eliza bardzo jasno tłumaczyła, w czym jest problem. Czyli problemów jest kilka i one moim zdaniem nie są należycie prześwietlone przez mainstreamowe media. Postaram się na ten temat zrobić osobny program i mam nadzieję, że nie będziemy mieli, przepraszam, ale zobaczyłem komentarz Danuty Bąk, która spytała, a co z naszymi służbami specjalnymi? Droga pani Danuto, raczy pani żartować. Nasze służby specjalne są zajęte głównie prowokacjami w ramach własnego obozu, tudzież dbaniem o własne zabezpieczenie emerytalne, tak to powiem enigmatycznie, chociaż myślę, że na tyle się znamy, że wiemy doskonale, że mówię o różnych patologiach, też zresztą szczątkowo opisywanych przez media, czyli na przykład historii CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ma za zadanie zwalczanie korupcji, a którego osiągnięciem w cudzysłowie jest to, że zostało okradzione przez nieznanych sprawców, coraz więcej o tych sprawcach wiemy, ale teoretycznie nieznanych sprawców z funduszu operacyjnego. I tam parę milionów jest tak zwanego manka, czyli brakuje paru milionów w kasie CBA w związku z tym, że oficerowie podejmowali takie, a nie inne decyzje. Mam nadzieję, że komisja śledcza po utracie władzy przez PiS i przy wykorzystaniu różnego rodzaju świadków koronnych będzie miała okazję się tym zająć, bo jest to bardzo poważny problem. Także pani Danuto, no nasze służby specjalne nie istnieją realnie. My jesteśmy ślepi i głusi. Na własne życzenie trochę, bo wybraliśmy sobie taką, jako społeczeństwo wybraliśmy taką władzę, ale też to była decyzja polityczna wypływająca z tego, że bardzo wielu polityków PiS uważa, że nie trzeba mieć kompetencji, jeżeli ma się chęć szczerą rewolucyjną, czyli wierność prezesowi, wierność temu, co mówią liderzy partyjni i tak dalej, i tak dalej. I to jest cały problem, że ludzie kompetentni zostali wypłukani ze służb i teraz mamy taką sytuację. Także służby nasze są zdane na łaskę i niełaskę naszych sojuszników, a nasi sojusznicy w związku z nawet ujawnianą dla mnie porażającą skalę infiltracji, których przesłanki ujawnia między innymi Tomasz Piątek w swoim programie na naszej antenie Dochodzenie do prawdy, poniedziałki 19, wszystkich zapraszam. Tego jest dużo więcej. Jeżeli my z Tomkiem jesteśmy w stanie znaleźć kilka takich przykładów, to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, ile ich jest w rzeczywistości i to w sytuacjach i okolicznościach, co do których nie mamy żadnych szans jako dziennikarze, nawet najbardziej rzetelni i zaangażowani, dotrzeć do pewnych źródeł, wejść do pewnych instytucji. My nie wiemy, co się dzieje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu. Tam nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Żadnej społecznej kontroli. Komisja sejmowa jest fikcją i tak dalej, i tak dalej.
To niestety, drodzy Państwo, jest bardzo przykry i dramatyczny obraz kondycji państwa polskiego pod rządami obecnej ekipy. Zostawmy na razie kwestię Straży Granicznej. Zostawiam Was z tą myślą, drodzy Państwo, że świat nie jest czarno-biały i bardzo bym chciał, żebyście nie poprzestawali na serwowanym w mainstreamowych mediach przekazie z jednej strony mainstreamowych, propisowskich, że bronimy granic i tutaj hordy dzikich uchodźców chcą wejść i robić, no i burzyć spokój niektórych naszych obywateli, a z drugiej strony, że to ta zła władza chce zamknąć usta dziennikarzom i krytykom i dlatego wprowadza stan wyjątkowy. Sytuacja jest dużo bardziej złożona, chociaż na koniec dnia trzeba i tak wystawić pałę w skali 6-1, czyli jedynkę, czyli ocenę niedostateczną naszej obecnej władzy. Tak przynajmniej ja z okazji rozpoczęcia roku szkolnego robię. A teraz a propos pał, witam specjalistę od przemocy i pałowania obywateli, dziennikarza, współpracownika OKO.press, Krzysztofa Boczka. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Drogi Krzysztofie, słyszę, że już jesteś z nami. Poprosimy o wpuszczenie ciebie na antenę. Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztofie. My cię widzimy. Tak, my cię widzimy, słyszymy twój donośny głos, czytamy twoje donośne artykuły. Witamy cię w naszym gronie. Krzysztof Boczek, współpracownik OKO.press. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór, jeszcze raz. Prosiłbym na początek, żebyś nam zrelacjonował to, co w ostatnich tygodniach najbardziej cię pochłaniało, czyli zajmowałeś się sytuacją na granicy, zajmowałeś się usnarzem i tym, co się dzieje, jak reagują służby, Straż Graniczna, też obecna tam policja, na tamtejszą sytuację. Przypomnę, ponad 30 osób koczuje przy granicy polskiej, tak, na takim teoretycznie obszarze białoruskim, chociaż widać na wielu mapach, że jest to obszar Polski. No i oni generalnie zajmują się tym, żeby nie dopuszczać nikogo do tych ludzi i też, co jest najgorsze i co moim zdaniem jest praprzyczyną tego kryzysu, uniemożliwiają jakiekolwiek wsparcie tych ludzi. To znaczy naprawdę nie ma żadnego prawa, które by zakazywało dostarczenia im, przekazania im czegoś do jedzenia, drodzy Państwo. I inaczej by w ogóle sytuacja wyglądała. Także to jest tylko i wyłącznie tępy upór i takie no, irracjonalne wypowiedzi, jak to, że przekazanie żywności byłoby przemytem, a takie stwierdzenie padło z ust Mateusza Morawieckiego. Krzysztofie, opowiedz nam o tym, czym się zajmowałeś przez ostatni czas, jeśli chodzi o granicę naszą. No tak, temat usnarza jest, usnarza nie tylko całej granicy właściwie, no to pochłania mnie od rzeczywiście tak mniej więcej półtorej tygodnia, może dwóch. To, co się tam dzieje, uważam za nieludzkie wręcz działanie, barbarzyńskie działanie naszej władzy, Straży Granicznej, ewidentne łamanie prawa międzynarodowego, także polskiej konstytucji i zapisów ustawy o uchodźcach, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale prawnicy często ją powtarzają. Nielegalne praktyki pushbacków, wypychania tych biednych ludzi za granicę. Ja się z tym nie zgadzam, jest to dla mnie głęboko nieludzkie, jest to też bardzo celowe, cyniczne działanie naszej władzy w kierunku, do którym zmierzam. Moim zdaniem nasza władza chce w ten sposób, tam pastwiąc się nad tymi ludźmi, bo te 32 osoby w usnarzu, to jest pastwienie się, żeby im nie dać dopuścić. Dzisiaj Fundacja Ocalenie podała, że 12 raz odmówiono lekarzom i pogotowiu dostępu do tych ludzi. Tam niektórzy z nich chorują. Była informacja o tym, że 10 osób choruje, niektóre miały w moczu krew.
co oznacza już bardzo, bardzo istotne zagrożenie. Jedna pani Gul, jeśli dobrze pamiętam, to nie potrafiła stać przez pewien czas, przez długi czas, nie wiem jak teraz to wygląda, no tam było mokro, oni dostali, pamiętajcie, że oni dostali namioty, no to już był chyba tam 14 czy 15 dzień tego tkwienia na granicy pomiędzy Białorusinami i Polakami. A totalnie niezrozumiałe dla mnie, chociaż nie, no w sumie zrozumiałe, no to jest celowe działanie naszej władzy, która w ten sposób załatwia sobie wiele problemów. Kto z nas teraz pamięta, co zrobiła, o tym, co zrobiła na przykład marszałek Witek? Kto z nas pamięta wiele afer, w których padają setki milionów złotych sprzeniewierzonych? Kto z nas się zajmuje tym, jakie były wyniki kontroli NIK-u, które dowodzą, że minister Ziobro bardzo źle zarządza z Funduszem Sprawiedliwości i tam kilkadziesiąt milionów, jeśli dobrze pamiętam, zostało wydanych totalnie niezgodnie z przeznaczeniem na spółeczki, na fundacje, które zostały utworzone przez krewnych i znajomych Królika, jakiś powiązania z Solidarną Polską i poznikały. Kto z nas o tym pamięta? To znaczy codziennie do godziny 12 jest, po kilka takich smaczków wychodzi, a tutaj ludzie rzucają się o to, że mamy 32 osoby na granicy, które nie dostają wody, picia. Jeden z żołnierzy, to została obserwacja opisana przez Onet kilka dni temu, umyślnie pokazywał przed tymi uchodźcami, jak wylewa z butelki wodę pitną, a oni nie mają dostępu do wody pitnej, oni brudną wodę z rzeki muszą brać. To jest bestialstwo, proszę Państwa, to jest forma znęcania się. To są tortury. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z różnymi rozmówcami, z aktywistami, którzy tam działają, pracują i no to są rzeczy, które mają nas zbulwersować, przynajmniej jedną część Polski, a drugą część Polski, ta, która się tak bardzo boi, ta, która innych, odmiennych, która zapomniała o tym, że Polacy są jednym z najbardziej azylanckich, jeśli tak to mogę określić, narodów na świecie. 20 milionów nas i naszych potomków w pierwszej linii to są ludzie, którzy żyją poza granicami kraju, nie zawsze na azylu, bo to często też emigranci zarobkowi, ale byli, to my dostawaliśmy azyl w czasie stanu wojennego, w czasie całego PRL-u przecież było, czy u nas była wojna? U nas no, zabijano tam pojedyncze osoby, ale to nie była taka wojna, no, górników zabito, no, w stoczni zabito, tak, ale nie dotyczyło to wszystkich, a jednak wszyscy dostawali azyl. I ja sobie nie przypominam, żeby Szwedzi stawiali nam drut żyletkowy albo kazali tym, którzy przyjechali, dzieciakom, którzy przyjechali pod tirem do Szwecji, uciekli, żeby kazali w ten sposób sam wracać. No i jeszcze nie dają... W tym znanym filmie 300 mil do nieba, tak, o chłopakach, którzy tak się ukryli. Tak, to był znany film, wszystkim polecam zresztą. To ciekawe. Tak, film znany, a historia jeszcze bardziej znana. Znaczy tych historii jest mnóstwo. To jest od choćby 39 rok, to kilkadziesiąt tysięcy Polaków tabunami, to były całe tabuny, którzy z dobytkiem przenosili się, uciekali przed Hitlerem i przed Stalinem, bo to już jak największa fala była po 17 września, uciekali na Węgry. Węgry, to warto pamiętać, były wtedy w koalicji z Niemcami. Węgry były takim profaszystowskim państwem. A mimo tego nas przyjęły. Nie, jeszcze tam Niemcy im kazali nas nie wpuszczać, a oni udawali, że nie wpuszczają, ale wpuszczali. Z tego okresu pochodzi określenie Polak, Węgier, dwa bratanki. Nam po prostu pomogli. Tam do 1944 roku to 140 tysięcy Polaków wyemigrowało. Czy oni nas powinni powitać może drutem żyletkowym, który tnie tak do kości, że zabija?
Bo to jest drut żyletkowy, to jest żyletka, to jest skalpel, tylko że bardzo tani. 150 metrów kosztuje 100 metrów kosztuje 130 zł na Allegro. To można znaleźć takie ogłoszenia. Ale jest niezwykle skutecznym skalpelem. Jest zbrodniczym. On jest na przykład w Hiszpania miała drut żyletkowy na swoich tych enklawach, Ceuta i już nie pamiętam, jak się nazywa ta druga, i chroniła się też tym drutem żyletkowym przed uchodźcami, przy czym ich to nie był drut żyletkowy na poziomie zero na glebie i wyżej, tylko on tam na szczycie 6-metrowego płotu i ci uchodźcy tak to forsowali i ginęli na tym w tym drucie żyletkowym, w tych zasiekach, które były gdzieś tam u góry, wykrwawiali się, zostawiali tam wisieć. Hiszpania po wielu protestach zdecydowała się wycofać. Rohingya, ja czytałem raport o tym, jak kilkadziesiąt osób umieszczonych w obozach Rohingya zginęło na drutach tego drutu żyletkowego. No, uciekali, ciemno, różnie to było, albo zamieszki dochodziły, no w każdym razie dostawali się do niego albo próbowali wyjść stamtąd, z tych obozów, bo te obozy uchodźcze to nie jest taka sielanka, to momentami przypomina trochę obóz taki koncentracyjny, oni nie mogą stamtąd wychodzić tak łatwo, no to kilkadziesiąt osób, które uciekały przed ludobójstwem z Birmy, zginęło w takich obozach. No co my robimy? I my to samo stosujemy wobec tych ludzi, którzy uciekają z Afganistanu, z Jemenu, gdzie to wojna toczy się od wielu lat, z Somalii, gdzie wojna, to już nie pamiętam, kiedy ona się zaczęła, czy przed Black Hawk Down, czy jeszcze wcześniej, nie pamiętam, czy w 2001 roku, od kiedy tam Al-Kaida rządzi. I z wielu tego typu państw, my ich zatrzymujemy na granicy i wykopujemy. No, historie niesamowite tych często można przeczytać i fundacji, i dziennikarzy, którzy tam stoją, sterczą non-stop właściwie, no, ujmujące, są całe rodziny. Wyobraźcie sobie, że macie trójkę dzieci. Najmłodsze jest takie małe, że trzeba je nieść na rękach. I przechodzicie nocą w deszczu przez las, spotyka was straż graniczna, spotykają was aktywiści, dziennikarze. Ta straż graniczna krzyczy na tych aktywistów, na dziennikarzy, nie pozwala im dać jedzenia, picia, gorącej herbaty, nawet kocy termicznych, nic. Tym dzieciom, to zazwyczaj ludzie, którzy nie mają praktycznie nic, telefony mają, które takim wielu zazdrości. Telefony jako sposób na komunikację z rodzinami. I te rodziny, te dzieci, te małe dzieci są wykopywane. Najpierw są dziennikarze wypychani, oślepiani, wyzywani od, jeszcze raz mi błyśniesz, ty to ci... poprzez wiele innych rzeczy są kontrolowani, są szykanowani, ich auta są zatrzymywane. No, historie jak z momentami to jest zorganizowana grupa przestępcza, tak, ja nie mam wątpliwości znowu, bo działają w porozumieniu, łamią prawo ewidentnie i te dzieci, te rodziny są wykopywane na stronę białoruską. Gazeta Wyborcza, Asia Klimowicz dokładnie, opisała historię trzech Afgańczyków, których Straż Graniczna wywiozła, oni mieli już, dotarli do Polski, mieli swoich prawników, pełnomocników, przepraszam, bo dotarli do nich też aktywiści, zgłosili pomoc o wolę tego, by ich Polska objęła ochroną międzynarodową i w tym momencie powinny się zacząć zgodnie z procedurami wszelkie działania związane z tym, że przekroczyli nielegalnie granice, występują o azyl i tak dalej. Nic z tym stylu nie było, po prostu zablokowano auta aktywistów, zajechały im inne terenówki Straży Granicznej, zaczęli kontrolować, tak żeby nie mogli jechać za tymi strażnikami, którzy wywieźli ich na rezerwat ścisły, gdzie się nie można poruszać i na bagna ich wyrzucili. Ja nie wiem, czy oni liczyli, że się potopią.
Znaczy, tak sądzę, że chyba tak, no bo to były bagna, oni znają ten teren. To nie jest tak. W nocy ich wyrzucili na bagna. Te rodziny wykopują całe tak, jak są. Czy któryś z tych strażników, co on by zrobił komukolwiek, kto zrobiłby tak jego rodzinie w potrzebie? Trójce dzieci, małych. Najstarsze tam na tych zdjęciach, jak widzę, to one miały, nie wiem, 4-5 lat. Najmłodsze to tak rok może więcej. Co by zrobił taki strażnik? Bo moim zdaniem, że mógłby zrobić użytek z broni, w obronie swojej własnej rodziny. A on robi takie rzeczy tym rodzinom i to bez mrugnięcia okiem wykonują te rozkazy. To jest systemowe działanie, łamanie praw człowieka, łamanie praw ludzkich i najgorsze jest tym, że to jest za milczącą zgodą Unii Europejskiej. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Jest taka dziennikarka, ona się nazywa Ania Abbott. Możecie ją kojarzyć z tego, że kiedyś zasłynęła tym, że ona mieszka w Berlinie ze swoim mężem Niemcem. Ona zasłynęła tym, że poprowadziła kiedyś taki marsz dla Aleppo. Z Berlina szli, z Niemiec właściwie szli i ludzie dołączali, i tak codziennie były relacje, to było bardzo fajne. Nie pamiętam nawet, czy oni doszli do tego Aleppo, czy nie doszli, raczej nie doszli, biorąc pod uwagę to, co tam się dzieje w Syrii. W każdym razie ona jest bardzo, bardzo pomaga tym uchodźcom. I gdzieś niedawno odczytałem jej post, że każdego, kto napisze o kryzysie uchodźczym w Polsce czy w Unii Europejskiej, to banuje bez ostrzeżenia. Jaki kryzys? Kilkaset osób? W Libanie, który ma 4,5 miliona mieszkańców, trafiło 1 700 tysięcy uchodźców, to było w szczycie. 1 700. To tak jakby do nas, to jest więcej niż 1/3, tak jakby do nas przyjechało coś 13 czy 14 milionów, to przeliczałem. No to 14 milionów to możemy się, ale tutaj jest kwestia kilkuset osób, kilku tysięcy może. I stan wyjątkowy? Nie no, mamy... w ciągu półtorej roku. To już, dobra, przerwij monolog, bo to jest ten monolog. To już przejdźmy jak moment, Krzysztof. Nie, ale znaczy ja też właśnie ślę, bo chcę pokazać naszym wszystkim widzom też, dlaczego ja tak bardzo konsekwentnie ciebie zapraszam i będę zapraszał cię jeszcze bardziej konsekwentnie. Bo znowu mnie poruszyłeś czymś, ale przypomnijmy sobie, bo miałem taką dyskusję, też powoływałem się na to z wicenaczelnym OKO.press Michałem Danielewskim, który słusznie zauważał, że pokażcie mi, czy są jakieś powody, dla których musimy stosować te środki, które są zarezerwowane do stanu wyjątkowego, których nie mamy bez stanu wyjątkowego już pod ręką. Dlatego przypomnę wszystkim, jakie ograniczenia wiążą się ze stanem wyjątkowym, które od północy będzie obowiązywał. To jest między innymi zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń. To jest dla mnie w ogóle, chciałbym, żebyśmy się na chwilę nad tym zatrzymali, bo powiem szczerze, kompletnie jakoś nie umiem skleić zakazu zgromadzeń z jakąkolwiek potrzebą ochrony. To nie wiem, może Krzysztof, może ty to jakoś rozszyfrujesz. To ja powiem, że te ograniczenie, zakaz zgromadzeń de facto obowiązuje od dawna. Tam, gdzie się władzy nie podoba zgromadzenie, tam go zakazuje. Przez całą epidemię tysiące osób, tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, nie, tego nie liczyłem, a tysiące, bo zdarzało się, ja byłem na takich demonstracjach, że 700-800 osób dostawało zarzuty tego nieuczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu. Jajo, prawda, że tak powiem delikatnie. A chciałbym mocniej. Bo wszystkie te zgromadzenia oczywiście są legalne i były legalne i wszystko to jest wygrywane w sądach. Tak samo teraz na przykład robię taki materiał o Lubinie. Poproście mnie, jeśli tak. No, policja Lubin. Lubin, dobra, tak. O psychozie, jaka tam jest. Tam są ludzie zastraszeni totalnie. Jak tylko się... Przypomnijmy wszystkim, że w Lubinie właśnie miało miejsce to zdarzenie, gdzie po interwencji zginął chłopak. I potem mieliśmy też wystąpienia... W trakcie tej interwencji. Też to zdane zdjęcie, które chyba jeszcze nawet na moim
profilu na Facebooku możecie sobie obejrzeć szokujące zdjęcie, o którym chyba też rozmawialiśmy w programie, dzieci klęczących, no nie, nie rozmawialiśmy chyba, no nieważne, no w każdym razie to jest szokujące zdjęcie klęczących dzieci, klęczących dzieci, do których, za których plecami stoją policjanci. No to zresztą zaraz odkurzę to zdjęcie i wam wrzucę, żebyśmy też wiedzieli. No to mów o tej przeszkodzie. Te dzieci, to jest ważne, te dzieci mają podniesione ręce i klęczą pod betonowym płotem z drutem kolczastym. To wygląda, a za nimi policja stoi ze strzelbami. Człowiek nie jest w stanie rozpoznać laik broni ostrej od gładkolufowej. To wygląda, jakby oni mieli po prostu broń ostrą. I skojarzenia, ja rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, i skojarzenia są bardzo silne. To wygląda jak po prostu przed egzekucją. To wygląda jak okupacyjny system, jak element okupacji, jak mi kilka osób mi powiedziało to. Ostatnie takie rzeczy, jakie widziałem, to z filmów o II wojnie światowej albo ze scen o II wojnie światowej. No. A to się dzieje w Polsce. To jest zdjęcie sprzed miesiąca. To się dzieje w Polsce. No. No. Ale odbiegliśmy daleko już od Usnarza do dokładnie odwrotną przeciwległy kraniec Polski. Tam się dzieją tragiczne rzeczy. Ale to poczekaj jeszcze chwilę. To skupmy się jeszcze, żeby ludzie wiedzieli, czym jest ten stan, z czym to się wiąże, drodzy państwo. Tak. Zawieszenie prawa do organizowania imprez masowych. Okej. Okay. Obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu. Ja to rozumiem, tak? Załóżmy, że taką mamy sytuację. Zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach. No, myślę, że bez problemu można taki zakaz egzekwować, mając te możliwości, jeżeli rzeczywiście jest ku temu jakiekolwiek uzasadnienie. Zakaz utrwalania, nagrywania, fotografowania wyglądu lub innych cech określonych miejsc. No sorry, ale tutaj jakby w żadnej mierze ja nie widzę, drodzy państwo, związku z nawet z jakąś falą uchodźców. No, to absolutnie. To jest cenzura, a to jest ewidentna cenzura. No to tylko chodzi o to, żeby aktywiści i dziennikarze nie dokumentowali tego, co mogą robić tam, co może robić tam Straż Graniczna. Oni teraz mogą robić dowoli, nie wiem, co sobie tam żywnie będą mogli robić z nimi, nie wiem co, ale mają carte blanche totalną. Dzisiaj zastępuję moją koleżankę w następnej audycji, kolega Szumlewicz, zamieniliśmy trochę pasma, ale mamy takie specjalne pasmo, które nazywa się Kto pyta, ten rządzi, prowadzone przez koleżankę z Watchdoga, Alinę Czyżewską, którą serdecznie przytulam i tęsknię i ściskam. I ona właśnie między innymi w swoich programach uczy używania narzędzia, jakim jest dostęp do informacji publicznej. I mówię o tym dlatego, że właśnie takie prawo jest zawieszone, czyli ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Takie dokładnie mamy obostrzenia związane ze stanem wyjątkowym. No, trudno rzeczywiście nie kojarzyć tego z działalnością mediów, bo teraz mamy taką sytuację, że nikt nie będzie wiedział, co tam się dzieje na granicy. Tak, ale no powiem ci, że nie ma, znaczy jeśli chodzi o Straż Graniczną, to nie ma wielkiej różnicy, bo Straż Graniczna i tak nie udziela informacji faktycznych, dezinformuje, tylko i wyłącznie. Ja wielokrotnie próbowałem uzyskać informacje, odpowiedzi na pytania ze Straży Granicznej, odsyłali mnie od sasa do lasa, nie znajdowali czasu, echo w związku z mailami i tak dalej. Za to Straż dezinformuje, to znaczy, przepraszam, dezinformacja to jest złe słowo, kłamią. Wielokrotnie ich złapałem na kłamstwie. Czy bezczelnie, jawnie kłamią. Przykład, prosty przykład. Akcja ostatnią niedzielę, kontrowersyjna, to znaczy jednym się to podobało, innym nie, próba przecięcia, zniszczenia drutu na granicy w proteście przeciwko temu, co się dzieje w Usnarzu i w ogóle traktowaniu uchodźców w Polsce przez grupę 13 aktywistów. Rzecznik prasowa komendanta głównego, teraz nie wiem, czy Michalska, Michalewicz, mogę przekręcić, przepraszam, twierdziła, że
w TVN-ie, tam słyszałem, jak powiedziała, że oni chcieli użyć, że próbowali, o przepraszam, że próbowali użyć do tego samochodów, żeby tymi samochodami przeciągnąć ten drut. Więc ja akurat relacjonowałem, to byłem tam na miejscu, widziałem od początku do końca, wiem co i jak nagrywałem i to jest bzdura totalna wyssana z małego palca lewego buta. I lewej nogi, przepraszam, but nie ma palcy. I informacje o tym, że ci ludzie są notoryczni, że są ciągle dobrze dokarmiani, dostają gorące, regularne posiłki. Zaczęli je dostawać kilka dni temu i to nie wiem, czy one są regularne. I Straż Graniczna pierwszy raz ich sfilmowała, nie wiem, 4 dni temu, jeśli dobrze pamiętam, może 5. I od tego czasu patrzcie, jak oni są dożywiani, jak jest dobrze, oni tam mają jedzenie, nie mogą być głodni i regularne posiłki. Kłamstwo. Kolejna kwestia, czy że oni są na terenie Białorusi. No to przecież już PiS ma czasami pecha i trzeba powiedzieć, że tutaj pecha mieli podwójnego, bo to już większość z Państwa wie o tym. 15 sierpnia była aktualizacja zdjęć satelitarnych w Google Earth i zdjęcia z Usnarza też się tam pojawiły. Widać bardzo ładnie i dobrze, wyraźnie całe obozowisko, samochody, wojska, które tam stoją i to po nałożeniu na mapę topograficzną bardzo ładnie pokazuje, gdzie jest granica. Ci ludzie, ci uchodźcy byli tam wówczas w znacznej większości, jak mi powiedział ktoś z ocalenia, oni to liczyli jakoś, że w 70-75% po stronie polskiej. To jest możliwe, tak jak patrzę, że aż tylu, w większości. W każdym razie 23, teraz jeśli się nie mylę, 23 sierpnia miał przyjechać RPO, dzień wcześniej Straż Graniczna kazała się tym uchodźcom przesunąć o kilka metrów w stronę granicy. Po co? Po to, żeby byli bliżej granicy i pamiętali. Przeciwdziałania torturom, prawda? To ludzie z KNPT, czyli Krajowego Mechanizmu Przeciwdziałania Torturom. To jest taka komórka, która bada nadużycia przemocy, szczególnie w stosunku do obywateli, ale też uchodźców i tak dalej. Oni tam będą mogli jeszcze jeździć. Ale jak widać, oni nie jeżdżą tam zbyt regularnie, raz tam byli i no i chyba jednak nie zawsze potrafią wszystko wyłowić, bo oni potwierdzili, że w tym swoim raporcie, że ci uchodźcy są po stronie białoruskiej i cały prawicowy hejt, trolle, bardzo dużo troli jest tym zajętych, to jest po prostu cała armia troli tam rzucona. To co widzicie w tych mundurach to jest nic w porównaniu z tymi farmami troli, które pracują nad tym, żeby Polak myślał, że to jest zagrożenie. 32 uchodźców wymęczonych, głodnych, zmarzniętych, wśród których są także kobiety. W początku było 50 ich osób i były kobiety i dzieci. To jest zagrożenie dla Polski. Więc oni nad tym pracują i nawet wśród liberałów, ludzi świadomych jakoś, ludzi walczących z nikczemnościami tej władzy, nawet u nich uzyskają poklaskę, co oznacza, że ta propaganda no jest skuteczna. No. Co by nie powiedzieć, jest... Człowiek od dawna się bał innego i jak widać wmawianie, że ktoś roznosi pływszy, choroby, tyfus, czyli standardy używane przez Goebbelsa, to nadal działa. No. Ale zgubiłem wątek, o czym mówiliśmy wcześniej. Natku? Halo? Halo? No ja tutaj nie wiem, co się stało, ale ja siebie widzę, siebie słyszę, znaczy widzę, że informacja idzie, a Radek chyba się zawiesił, nie wiem, czy w takim razie ja nie będę musiał przejąć funkcji gospodarza, chociaż jestem gościem. No dobrze, wracając do tego, proszę kontynuować, Radek odwiesi się w stosownym momencie.
Także. Okej, dobra. Więc mamy taką sytuację, że to, co się dzieje, to, co władza teraz robi, to jest ewidentnie skierowane na to, żeby ograniczyć dostęp dziennikarzy, aktywistów do tych regionów, bo powiedzmy sobie szczerze, wśród dziennikarzy i aktywistów nikt albo prawie nikt tam nie mieszka. Mało tego, władza, z tego co wiem, to określiła, że to musi ktoś być tam na stałe zameldowany, dlatego że mogli ludzie przenieść się tam czasowo do jakiegoś domu znajomego czy kogoś, ale nie, bo władza się zabezpieczyła, więc tak naprawdę wśród tych, którzy tam działają, praktycznie nikt nie będzie mógł tam filmować, dokumentować tego, a nawet jakby tam był, to też jest zakaz filmowania, dokumentowania, utrwalania miejsc, osób, sytuacji. Więc to jest cenzura, którą chyba większość ze słuchaczy nie pamięta, nie wie, nie kojarzy, ale to jest nowe zjawisko, z którym chyba mamy się oswajać powoli. O, witam Radka, jak tam? Jesteś? Słyszysz? Zagłuszenie, przewalczyliśmy. Więc będziemy mieli swego rodzaju przygotowanie do takich nienormalnych sytuacji, przez które Polska już była w historii Stany. No, mieliśmy w ciągu półtorej roku przez pandemię, z powodu pandemii zmarło 153 tysiące osób. Ja mówię o tych śmierciach nadwyżkowych tak zwanych, czyli w stosunku do średniej z 5 lat. I to nie był powód. Śmierć 153 tysięcy osób, zamknięcie bardzo wielu dziedzin gospodarki, ograniczenie ruchu, swobód obywatelskich, przynajmniej części. To nie był powód do wprowadzenia jednego ze stanów wyjątkowych, zaś kilkudziesięciu czy kilkuset uchodźców na granicy to jest powód do wprowadzenia stanu wyjątkowego, który, to jest ciekawe, ma być odpowiedzią na zagrożenia wewnętrzne. Zaś, jeśli chodzi o zagrożenia zewnętrzne, a na to się powołuje głównie minister Kancji, Wąsik i reszta, no to jest stan wojenny. Zaś nasza władza nie wprowadzi stanu wojennego z prostego powodu. Mamy dość jasne konotacje ze stanem wojennym, więc wprowadzają nam substytut, na razie tylko tam. Ale to zobacz, to nie wiem, czy widzisz, ale właśnie, bo chciałem jeszcze, bo już nam się kończy czas, z tobą tak. Się bardzo szybko, szybko przy tobie płynie czas, bo masz dużo rzeczy do powiedzenia, szczególnie, że nasi drodzy słuchacze mają rzadko okazję dotąd ciebie słuchać, więc ja trochę częściej, to już mi jest łatwiej, ale widzimy teraz to zdjęcie, na którym widać policjantów odwróconych tyłem, stojących za plecami chłopców, kilkorga chłopców przy płocie. Wygląda to bardzo ponuro, tym bardziej, że tak akurat się złożyło, że ten płot to jest taki betonowy płot, przy którym widać nawet kawałek drutu kolczastego. To już zupełnie fatalne skojarzenia wywołuje. Ale nie tylko skojarzenia, ale też fakty coraz bardziej każą nam pytać o to, czy nie jest już najwyższy czas, żeby zdymisjonować komendanta głównego policji i w ogóle zacząć dyskusję o tym, co się dzieje w polskiej policji i co się dzieje z jej funkcjonariuszami, czy tam przypadkiem nie trafiają osoby, które absolutnie powinny być daleko od jakiejkolwiek możliwości używania w majestacie prawa przemocy. Teraz mamy, okazuje się, kolejną dramatyczną historię, czyli Izbę Wytrzeźwień we Wrocławiu i Ukraińca, który znowu kolejna osoba, która zginęła po interwencji policji. Jakie są twoje refleksje na ten temat i czy widzisz, żeby jakkolwiek... Czy nie, powiem prowokacyjnie, czy tobie się nie wydaje, że w ogóle my już się przyzwyczajamy do tego, że mamy czwartą śmierć, jeżeli dobrze pamiętam. O to chodzi. To się chyba nazywa okno Overtona, jeśli chodzi o manipulację i zmienianie postawy społecznej w stosunku do różnych
do różnych kwestii, różnych sfer, czyli przechodzimy przez kolejne kręgi piekieł, tak, aż zobojętnie nam wszystko i będziemy tylko myśleli o tym, o, nie moje dziecko, to dobrze, uff, będziemy myśleli tylko o własnym końcu, o końcu własnego nosa. Zaś co do Wrocławia, no to to jest kolejna tragedia, która potwierdza tylko to, co widać od lat, że policja staje się bardzo brutalna i jest przyzwolenie na tą brutalność, bo to jest bardzo ważne, oprócz tego, że tam doszło do tej śmierci, to koniecznie, to znaczy to jest istota tego problemu, że nie wyciągnięto wobec tych funkcjonariuszy żadnych konsekwencji do czasu, aż Jacek Harukowicz z Gazety Wyborczej nie wyciągnął tego materiału na wierzch, że aż nie opublikował tego w czwartek, że się pogodniło teraz. Tak, chodzi o nagrania z monitoringu. Tak, dopiero tak, bo oni myśleli, jeszcze, że są nieciekawi. Powiedzmy to, Krzysztof, bo to jest bardzo ważne i to jest coś, co w ogóle nas bardzo łączy, mnie i ciebie, i tak. Dlatego też lubię, uważam, że trzeba to powtarzać. Do zdarzenia tego, do śmierci Ukraińca 25-letniego doszło 30 lipca, czyli miesiąc temu. Czyli można było spokojnie już doprowadzić wszystkie czynności sprawdzające do końca. Przede wszystkim od razu można było zawiesić tych policjantów. Dopiero publikacja medialna, drodzy Państwo, doprowadza do tego, że nagle jest zawieszenie 4 policjantów. Automatycznie notabene 5 było na Żoliborzu zawieszonych tylko za to, że nie dopilnowali płota naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. A tutaj nic się nie dzieje znowu przez miesiąc. Komendant główny nie reaguje na Lubin, o którym mówiliśmy. Te zdjęcia chłopców, którzy klęczą przy płocie pod kuratelą policji, są właśnie z Lubina. I nic się nie dzieje absolutnie, tak? I komendant główny szosuje sobie na kolarce i jest, nie ma żadnego problemu. No drodzy Państwo, tak po prostu nie może być, bo bardzo wiele osób może narazić się na bycie ofiarą przemocy policyjnej zupełnie za darmo. I zresztą to nie jest może. Tak było w przypadku protestów, gdzie zatrzymywano przypadkowo osoby, które nawet nic nie miały z protestami wspólnego. No. A brak reakcji na tak rażące, drastyczne przekraczanie uprawnień przez policję, no powoduje, że ich poczucie bezkarności rośnie. Tak, ta reakcja jest, ta reakcja policji jest, to jest ochrona. Kiedy? No, to, że nie, no to oni chronią tych funkcjonariuszy. Przypomnij sobie, co było ze Stachowiakiem. Przecież tam było zamiatanie pod dywan. Tam przecież obiecywał, chyba Kamiński wtedy był, albo Wąsik, już nie pamiętam, któryś z nich obiecywał, że się zajmie, że zrobią, bo śmierć była rok wcześniej znana, ale dopiero jak TVN po roku wyciągnął nagrania z tego... Boże, jak się nazywa to urządzenie do paralizatora, dopiero wtedy się rozpętało piekło i dopiero wtedy zaczęły się konkretne działania wobec nich. A wobec pozostałych osób, na przykład w tym Lubiniu, nie ma żadnego zawieszenia. Dzisiaj w TVN-ie widziałem, jak na komisji sejmowej w sprawie tych wydarzeń w Lubiniu komendant główny Szymczyk mówił bardzo wyraźnie, cytuję z głowy, że każdy policjant, który łamie prawo, poniesie za to odpowiedzialność i on tego dopilnuje. No więc ja bardzo chętnie sprawdzę te słowa. Moim zdaniem są one puste, bo przygotowuję tekst o tym, jak policja ignoruje wyroki sądów, jak są ewidentne dowody na to, że policjanci zmyślali, że falsyfikowali zarzuty, że łamali prawo i nic się z tym nie dzieje. Znaczy takich sytuacji jest mnóstwo. Tylko ja mówię już o takich, gdzie zapadały jakieś wyroki prawomocne. Z racji tego, że po deformie sądownictwa u nas sądy pracują znacznie wolniej, zbliżają się do tempa Watykanu, no to nie mamy jeszcze zbyt wielu tych wyroków, które są prawomocne. No.
Ale doczekamy się tych wyroków i dzięki pracy takim dziennikarzom jak ty, Jacek Harłukowicz i jeszcze paru innych. Drodzy Państwo, obiecujemy Wam, że nie odpuścimy i będziemy dalej konsekwentnie nagłaśniać kolejne patologie i myślę, że powstanie z tego też taki zbiór, który zrobi wrażenie nawet na ludziach, którzy bagatelizują te objawy, o których rozmawialiśmy dzisiaj z Krzysztofem Boczkiem. Dziękuję bardzo, Krzysztofie, za dziękuję bardzo. Dobranoc. Wizytę. Dobranoc Państwu. Drodzy Państwo, no ja mógłbym, wiecie, że czasami zdarza mi się przedłużać programy, ale dzisiaj jestem na gościnnych występach. Mam nadzieję, że Marta nie będzie zawiedziona tym programem. Mam nadzieję, że też goście byli dla Was ciekawi, szczególnie Krzysztofa mogliście znać, ale pan Jakub to jest nowa postać i też będę się starał. I bardzo was proszę, żebyście w komentarzach także dawali mi znać, jeżeli ktoś zwraca waszą uwagę, ktoś, kto, nie wiem, przemknie wam gdzieś w tekście, w artykule jakimś, a bardziej was jeszcze ciekawi to, co się z nim dzieje, albo uważacie, że ktoś jest godzien tego, żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmuje, o pomaganiu innym, czy też o przeciwstawianiu się różnym patologiom. Ja jestem bardzo otwarty na tego typu dyskusje, ponieważ celem resetu jest to, żeby rozblokować trochę zabetonowany medialny, mainstreamowy świat. To jest jeden z naszych celów. Drodzy Państwo, to jest wojna. Ja już zapraszam na program Czas na Związki mojego drogiego kolegi redaktora Szumlewicza, związkowca z krwi i kości, który opowie Wam o nadchodzących protestach, a także o zupełnie niebywałej historii, czyli o historii kilku firm, które odmówiły publikacji billboardów, które miały obrazować patologie, z którymi związkowcy próbują walczyć. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Już za chwilę program Teraz Związki. Ja nazywam się cały czas Radosław Gruca i serdecznie Wam się kłaniam w imieniu prowadzącej To jest wojna Marty Woźniak. Dobrej nocy, bądźmy razem. Oddaję głos redaktorze Szumlewiczu. Dobranoc i do jutra na Katarsis się widzimy, a wcześniej na audycji doktora Hartmana Mondrale. Dobranoc. Reset Obywatelski.